Witam serdecznie mieszkańców miasta Busko-Zdrój. Szanowni Państwo, 20 października z tego miejsca dziękowaliśmy Państwu za głosowanie na naszych kandydatów w Koalicji Obywatelskiej. Wtedy powiedziałem, że nie spoczywamy na laurach, tylko przygotujemy się do wyborów samorządowych. Dzisiaj mamy grupę wspaniałych ludzi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoje małe ojczyzny. Ja wiem, że to są ludzie dobrze wykształceni, przygotowani merytorycznie i z każdym z nich rozmawiałem i chcą wziąć odpowiedzialność po prostu za to, co będą robili w przyszłym samorządzie. Bardzo bym prosił na wstępie, żebyście Państwo na nich oddali głos. Chciałbym powitać serdecznie naszych gości. Pana posła Artura Gieradę, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w regionie świętokrzyskim. Pana Lucjana Pieszczyka, szefa kampanii wyborczej do sejmiku. Witam serdecznie i oddaję głos, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, dzisiaj rzeczywiście w wyjątkowym miejscu, wyjątkowy dzień, bo mamy dzisiaj wielki zaszczyt zaprezentować państwu grupę, bardzo dużą i liczną grupę, jak państwo widzicie, naszych kandydatek i kandydatów w najbliższych wyborach samorządowych. To miejsce tutaj, przy napisie I love you Busko, jest dla nas niewątpliwie miejscem szczęśliwym. Tutaj rozpoczynaliśmy naszą kampanię, zwycięską kampanię do parlamentu. Tutaj też dziękowaliśmy mieszkańcom całego Ponidzia za głosy oddane na nas 15 października. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny z tą grupą zacnych ludzi, przekonując dzisiaj mieszkańców i Buska i całego Ponidzia do tego, że warto na tą grupę zagłosować. Szanowni państwo, często powtarzamy też, że w samorządzie powinno być jak najmniej polityki, że w samorządzie to te ulice nie mają właśnie barw politycznych, ale przede wszystkim dzisiaj te ostatnie 5 lat pokazały, jak ten samorząd właśnie politycznie został bardzo mocno zdominowany. Często ludzie, wybierając kandydatów, czy to do sejmiku, na burmistrza, nie mają zawsze okazji ich poznać osobiście, ale nasz szyld daje pewną gwarancję, że ci ludzie, którzy dzisiaj są tutaj przed państwem, są ludźmi, którzy rzeczywiście i województwo świętokrzyskie, i swoje małe ojczyzny mają głęboko w sercu i na pewno oni nie będą robili w samorządzie ideologii, a są za tym, żeby w samorządzie przede wszystkim służyć obywatelom, a nie, jak pokazuje dzisiejsza władza, rościć sobie prawo do rządzenia obywatelami. My dzisiaj państwu reprezentujemy ludzi o przeróżnych zawodach, o na pewno wykształceniu i przygotowaniu merytorycznym, ale też ludzi, którzy mają pełną determinację, żeby dzisiaj odbić to województwo z rąk Prawa i Sprawiedliwości. I szanowni państwo, przed nimi jest bardzo odpowiedzialne zadanie, bo jestem w stanie postawić tezę i ją bronić, że właśnie od tego okręgu wyborczego, od Ponidzia, będzie zależało, kto w przyszłym sejmiku wojewódzkim będzie rządził, kto będzie marszałkiem, jak będzie wyglądał zarząd województwa. To nie był dla nas w ostatnich latach samorządowych łatwy teren, jako dla Koalicji Obywatelskiej, bo w sejmiku województwa nie mieliśmy stąd radnego. Ale jestem przekonany, że po tych wyborach to się zmieni. I zmieni się dzięki tym ludziom, którzy mają tą determinację, o której mówię, ale myślę, że też pomogło nam w tym Prawo i Sprawiedliwość, które jak w soczewce pokazało tutaj również na Ponidziu, jak wyglądało ich ostatnie 5,5 roku. Cóż mówić, jesteśmy w Busku i niejednokrotnie mówiliśmy o kondycji uzdrowiska Buska-Zdrój. Ja jako parlamentarzysta, Lucjan Pieszczyk jako parlamentarzysta bardzo zabiegaliśmy wiele lat temu, żeby właśnie Busko oddać mieszkańcom województwa świętokrzyskiego. To wtedy zrobiliśmy przekształcenie tej spółki w spółkę samorządową, bo wiemy, że my tutaj na dole wiemy najlepiej, jak zarządzać. Byliśmy o tym przekonani, dopóki nie przyszło Prawo i Sprawiedliwość. I wiemy, że dzisiaj ta instytucja, z której jesteśmy dumni, i to nie tylko mieszkańcy Buska, nie tylko Ponidzia, ale wszyscy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Ba, jest ze mną, jest tutaj burmistrz, wiceburmistrz Kazimierzy Wielkiej, ludzie, którzy właśnie inspirowani przez Busko dzisiaj robią tak wiele, żeby tą turystykę zdrowotną rozwijać w swoim mieście, w swojej gminie, w swoim powiecie. Ale dzisiaj my patrzymy na to Busko, które jest w fatalnej sytuacji. I dzisiaj to my, mieszkańcy, wszyscy musimy dokładać, i to wiele milionów co roku, żeby to Busko mogło dalej funkcjonować.
mówiąc krótko, kura znosząca złote jajka, dzisiaj stała się obciążeniem, ale dalej będzie naszą dumą, jeśli będą nią zarządzali ludzie, którzy są profesjonalistami, a nie tylko ci, którzy mają legitymację partyjną, a kto jest w zarządzie, kto pracuje w tym uzdrowisku, jest formą targów w Zjednoczonej Prawicy. Zresztą my zawsze stawiamy na profesjonalistów, to nie zawsze dzieje się z tamtej strony. Ba, jest z nami liderem naszej listy pan Wojtek Zwierzchowski, wieloletni samorządowiec, dyrektor bardzo szanowanego liceum w Jędrzejowie. Czy wiecie państwo, że on tak dużym poparciem uczniów, nauczycieli, rodziców, długo musiał czekać, aż dostał reelekcję na funkcję dyrektora, bo przeszkadzało tym ludziom to, że nie jest od nich. Ale na szczęście musieli się ugiąć, właśnie kiedy ci nauczyciele, kiedy ci rodzice, kiedy jego uczniowie protestowali. Ale to, żeby wyrażać czasami obronę za takimi ludźmi, też wiązało się przez ostatnie lata z wielką odwagą. To nie gdzie indziej jak tutaj, w Pacanowie, niemal została zwolniona pracownica za to, że zwróciła uwagę i wyraziła swoją opinię, co myśli o rządach Zjednoczonej Prawicy jednemu z ministrów tego rządu. My skończymy z tą obłudą, my skończymy z tym zadufaniem, my skończymy z tym brakiem profesjonalizmu. Dzisiaj ci ludzie, którzy startują na radnych, startują na burmistrzów, startują na wójtów, oni dzisiaj idą po to, żeby przekonać mieszkańców całego Ponicia, że warto na nich oddać głos. Ja jestem o tym przekonany i gorąco państwa do tego zachęcam. Dziękuję bardzo. Panie, panowie, jesteśmy w trakcie kampanii samorządowej. Kampanii, która może uczynić z naszego województwa miejsce postępu cywilizacyjnego. Dlaczego? Między innymi dlatego, że zostały, jak wiecie, odblokowane środki z KPO. To jest dla nas wielka szansa, wszakże pod warunkiem, że do samorządów poszczególnych szczebli zostaną wybrani zawodowcy, profesjonaliści. My taką listę prezentujemy. Są to ludzie kompetentni, ale też, co ważne, kreatywni. Ci, którzy swoim doświadczeniem życiowym, swoją pracą pokazali, że będą poszczególne samorządy prowadzić w stronę bardzo, bardzo dużego rozwoju. Liderem listy z Ponidzia do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jest pan Wojciech Zwierzchowski. Tak jak zostało powiedziane, samorządowiec z krwi i kości, samorządowiec, który swoje doświadczenie miał na szczeblu powiatu jędrzejowskiego, a obecnie jest radnym miasta Jędrzejów. Jest pedagogiem, jest nauczycielem. Wszystko, co robi, robi na poziomie eksperckim. To jest osoba, której warto zaufać. Przedstawi listę osób, którym nie tylko warto, ale trzeba zaufać. Wyobraźcie sobie, że my stawiamy priorytety bardzo jasne. Startujecie z komitetu partyjnego, ale najważniejsi dla was są mieszkańcy, a szefowie partyjni daleko, daleko z tyłu. Tak ustawiamy priorytety dla tych osób, które za chwilę przedstawi pan Wojciech Zwierzchowski. Bardzo cię proszę, Wojtku. Dziękuję państwu bardzo. Ja na wstępie chciałbym państwa serdecznie pozdrowić i podziękować za te niezwykle krzepiące słowa panu posłowi Arturowi Giradzie, panu posłowi Lucjanowi Markowi Pietrzczykowi. Ja mam świadomość tego, że bycie liderem listy to przede wszystkim jest niezwykłe zobowiązanie. To przede wszystkim jest zobowiązanie do ciężkiej, rzetelnej pracy wyborczej, ale i powyborczej. Niezależnie od wyniku zakładamy, że dobrego dla całej listy i dla Ponidziańskiej Koalicji Obywatelskiej. Ja chciałbym podziękować za zaufanie, którym zostałem obdarzony przez władze regionu świętokrzyskiego Platformy Obywatelskiej. Chciałbym serdecznie podziękować przewodniczącemu regionu, panu posłowi Arturowi Gieradzie. Dziękuję wiceprzewodniczącej regionu, pani poseł, pani minister Marzenie Okle-Drewnowicz.
Dziękuję szefowi Regionalnego Sztabu Wyborczego, panu posłowi Lucjanowi Markowi Pietrzczykowi. Nade wszystko wielkie podziękowania kieruję i serdeczne słowa dla pana Andrzeja Zocha, szefa Buskich Struktur Platformy Obywatelskiej, koordynatora poniedziańskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku. Ale nade wszystko chciałem wyrazić wdzięczność moim wspaniałym koleżankom i kolegom, kandydatkom i kandydatom z listy Koalicji Obywatelskiej z Ponidzia. Tak jak pan poseł Artur Gierada powiedział, to w dużym stopniu okręg numer 4, okręg ponidziański obejmujący powiat włoszczowski, powiat jędrzejowski, powiat buski, powiat kazimierski zdecyduje, może przesądzić ten wynik o kształcie, o obliczu naszego regionalnego parlamentu, jakim jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. I to jest pytanie, czy ten sejmik będzie areną konfliktów i sporów, czego doświadczaliśmy w ostatnich 5 latach, również Ponidzie, czy będzie on wspaniałym forum współpracy, często również i ponadpartyjnej, koalicyjnej, ku rozwojowi gmin i powiatów naszego regionu. Ja wielką wdzięczność wyrażam koleżankom i kolegom, wspaniałym koleżankom i wspaniałym kolegom, którzy zdecydowali się na ten start. Są ludźmi reprezentującymi różne zawody, wykonują bardzo rzetelnie swoje obowiązki zawodowe, służbowe, ale jednocześnie znajdują czas na podjęcie działalności społecznej, znajdują czas na realizację zadań, które daleko, daleko wykraczają poza ich codzienne, ważne obowiązki. To naprawdę wspaniali, kompetentni ludzie i wielkim zaszczytem jest dla mnie zaprezentować kolejne kandydatury, bo prawda jest taka, że wybory i praca w samorządzie i kampania to współpraca, to współdziałanie i to przede wszystkim gra i współpraca i praca zespołowa. Dlatego przystąpię do prezentacji osób, kandydatek, kandydatów do Sejmiku z poniedziańskiej listy Koalicji Obywatelskiej. Miejsce numer 2 to pani Anna Sikora, reprezentująca powiat Buski. Od przez 15 lat pracownik administracji szczebla gminnego, a od 25 lat prezes dużej hurtowni spożywczo-przemysłowej zaangażowana w działalność kół gospodyń wiejskich. Miejsce numer 3. Wielkie brawa. Serdecznie. Wielkie brawa. Miejsce numer 3, pan Zbigniew Cierlik, reprezentujący powiat pińczowski. Brawa. Przez 23 lata pracownik samorządu szczebla gminnego, obecnie zajmujący się logistyką i obsługą klientów w kopalni zakładzie gipsu Leszcze. Przewodniczący pińczowskich struktur Platformy Obywatelskiej. Miejsce numer 4 to pan Jarosław Przepiórka, reprezentujący powiat buski. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, koordynator wielu kampanii wyborczych i samorządowych i parlamentarnych w powiecie buskim, a także wielokrotnie kandydat w wyborach samorządowych. Miejsce numer 5 to pani Aneta Kańska-Bober, reprezentująca powiat kazimierski. Zaangażowana w działalność społeczną na rzecz rodzin znajdujących się w potrzebie. Co ważne, pracuje na co dzień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu jako asystent rodziny. Zaangażowana bardzo czynnie w działalność kazimierskich struktur Platformy Obywatelskiej. Miejsce numer 6 to pani Joanna Strączek-Dziabała, reprezentujący powiat pińczowski. Od 21 lat wykonuje zawód dziennikarza oraz fotoreportera, związana z tygodnikiem Ponidzie, a od 4 lat pracuje także jako bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Pińczowie. Angażuje się w niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym przez los, działa w stowarzyszeniach charytatywnych. Miejsce numer 7 to pani Ewa Machnik, reprezentująca powiat włoszczowski. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 we Włoszczowie, a obecnie w Zakładach Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie, aktywna działaczka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Brawa.
Kolejne miejsce to miejsce numer 8, pan Tomasz Michalski, reprezentujący powiat jędrzejowski, zaangażowany przede wszystkim w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczestnik licznych programów wspierających osoby z niepełnosprawnościami, zaangażowany w działalność jędrzejowskich struktur Platformy Obywatelskiej, a w 2018 roku kandydat w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. I miejsce numer 9, brawo dla Tomka. Miejsce numer 9 to pan Łukasz Maderak, reprezentujący powiat kazimierski, z zawodu nauczyciel matematyki, od blisko 10 lat zastępca burmistrza miasta i gminy Kazimierza Wielka, koordynator z ramienia gminy w zakresie działań na rzecz inwestycji, kultury, oświaty, a także inicjator akcji ekologicznych, w tym przede wszystkim w zakresie dofinansowania do wymiany pieców. Organizator Dni Kazimierzy Wielkich, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Proszę Państwa, to wspaniała lista. Wielkie brawa dla moich koleżanek i kolegów, którzy podjęli ten trud i to wyzwanie i tak dzielnie na co dzień pracują. Ja w tym momencie przekazuję głos panu Andrzejowi Bydłoszowi, który jest liderem listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Powiatu Buskiego. Na co dzień pan Andrzej jest szefem wodociągów kazimierskich, specjalistą do spraw pozyskiwania funduszy unijnych, a także z zakresu gospodarki odpadami. Andrzeju, przekazuję ci głos i proszę o dalsze prowadzenie. Dziękuję bardzo. Już zostałem przedstawiony i przypadł mi ten zaszczyt, że będę przedstawiał listę powiatową z powiatu do Rady Powiatu Buskiego z terenu gminy Busko-Zdrój. Jak już Państwo usłyszeli, jedynka Andrzej Bydłosz, czyli ja. Polecam się do głosowania wszystkim naszym wyborcom. Dwójka, Marońska Dominika. Kobieta energiczna, empatyczna, bizneswoman, mama na 100% na co dzień, ale zaangażowana bardzo w działalność społeczną, obecnie dyrektorka Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju. Pozycja numer 3, Francikiewicz Marek. Również prywatny przedsiębiorca, miłośnik, hodowca psów, nowy folwark. Polecam Marka do wszystkim osobom do głosowania. Pozycja numer 4, Satora Dorota. Dorota, mama na 100%, ekonomistka, obecnie głównie zajmuje się swoim synem, także więcej pewnie Państwo dowiedzieli się podczas kampanii parlamentarnej, w której brała udział w ostatnich wyborach do parlamentu, do Sejmu. Pozycja numer 5, Stępień Piotr, oficer Wojska Polskiego, emerytowany oficer żeglugi wielkiej. Można by powiedzieć nasz pirat, ale raczej piratem nie był, tylko porządnym marynarzem. Punkt 6. Sabat Małgorzata, przedsiębiorczyni z Busku-Zdroju, znana, lubiana osoba, prowadzi sklep. Pozycja numer 7. Młody człowiek, Miłosz Żurek, członek Miejskiej Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, obecnie jeszcze uczeń szkoły średniej. Pozycja numer 8. Ściubisz Julia, studentka medycyny, mieszkanka Buska od urodzenia. Zapraszamy do głosowania również na młode osoby. I pozycja numer 9, Sekułowicz Tomasz, również członek Młodzieżowej Rady Miasta Busku-Zdroju, obecnie również uczeń, 19-latek przed maturą. Życzymy sukcesów na maturze i w wyborach. Drodzy Państwo, to są kandydaci do Rady Powiatu Buskiego z gminy Busko-Zdrój. Drodzy Państwo, i kolejny okręg do powiatu przedstawi Stanisław Krzak, aktualny radny powiatowy z terenu Wiślica, Nowy Korczyn, ale mieszkaniec Buska. Zapraszamy pana Stanisława. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, o polityce, co było do powiedzenia, to panowie posłowie powiedzieli. Z poziomu województwa również, więc mnie jak najkrócej wypada tylko z przyjemnością przedstawić listę kandydatów z okręgu numer 4, obejmujące gminy Wiślica i gminę Nowy Korczyn, kandydatów do Rady Powiatu. Pozycja numer 1, Krzak Stanisław we własnej osobie, wieloletni wójt Wiślicy, obecnie radny powiatu. Pozycja numer 2, pani Leśniak Iwona, mieszka i pracuje na terenie gminy Korczyn, mieszka konkretnie w miejscowości Podgaje. Pozycja numer 3, Czyż Mirosław, mieszkaniec Brzostkowa, pracuje w firmie prywatnej w Nowym Korczynie. Pozycja numer 4,
Pabiańczyk Agnieszka, pracuje jako pracownik biurowy, mieszka w Starym Korczynie i pozycja numer 5. Pani Rajczak Monika, nauczycielka języków obcych, mieszka w Kucharach, gmina Wiślica. I skoro jestem, drodzy Państwo, przy okazji, to jest ta piątka z okręgu numer 4 do Rady Powiatu, ale jeszcze z tego, z terenu gminy Nowy Korczyn i Wiślica są też kandydaci do Rady Gminy, więc od razu przedstawię, bo są to tylko 3 osoby, więc z gminy Wiślica do Rady Gminy na terenie Wiślica. Kandydatem ze Skorocic jest Krawiec Adrian, prowadzi prywatną działalność gospodarczą, oraz Gwóźdź Rafał Łatanice, fizjoterapeuta. I teraz ze Starego Korczyna do Rady Gminy w Nowym Korczynie startuje pani Zofia Jaroszek, która mieszka w Starym Korczynie. Dziękuję za przedstawienie listy i prosimy w tych naszych miejscowościach o głosy, po to, żeby na Poniedziu, zgodnie z sugestią, jak mówił pan poseł Gierada, wiele się zmieniło. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, wracamy powoli do wózka, bo przed nami największe emocje, czyli osoba, którą Państwo widzicie w tle, Paweł Ściubisz, nasz kandydat na burmistrza. Pawle, zapraszamy, przedstaw siebie i swoich kandydatów. Dziękuję, mam 49 lat, z wykształcenia jestem ekonomistą, prowadzę własną działalność gospodarczą. Zacznę prezentację od okręgu numer 2, ponieważ oprócz kandydowania na urząd burmistrza Buzka-Zdroju, kandyduję do Rady Gminy, do Rady Miasta z okręgu numer 2. Numer 2, Patrycja Błachut-Niewiadomska, pracownik służby zdrowia, żona, mama. Numer 3, Paweł Szczepanik, pasjonat fotografii, twórca gier planszowych, który przekuwa swoje zamiłowanie do innowacji w rozwój firm. Sylwestra Lach, przedsiębiorca kobieta, znana osobom robiącym zakupy na placu targowym. Marcin Jaskulski, pracownik techniczny, ojciec półtorarocznej Anastazji. Numer 6. Ewa Kowalik, osoba ambitna, wytrwale dąży do celu, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmą. Prywatnie szczęśliwa żona oraz mama dwójki dzieci. Numer 7. Robert Grabski, osoba znana prawdopodobnie wszystkim w Busku, przedsiębiorca. Od 1992 roku prowadzi pierwszy na Poniedziu sklep branży IT, działający do dziś. Właściciel firmy komputerowej ABAC. Teraz przedstawię jedynki z poszczególnych okręgów. Okręg numer 1. Kamil Oliwkiewicz, radny obecnej kadencji samorządu, przedsiębiorca oraz prezes stowarzyszenia Nasz Region Poniedzie. Zapraszam, Kamil, do prezentacji listy. Dzień dobry Państwu. Chciałem przedstawić Państwu listę w okręgu numer 1. Numer 1, okręg numer 1, miasto Busko. Miejsce numer 2, Kamila Trzeciak. Trener, aktywnie udziela się w sporcie, a także przedsiębiorca. Miejsce numer 3, Marcin Kania. Mieszka w Busku, kończył politologię na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie zatrudniony w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w Pińczowie. Czynnie zaangażowany w działalność polityczną. Aktualnie bezpartyjny, należy do PTTK. Miejsce 4, pani Maria Warszawa. Wieloletni pracownik oświaty, wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Miejsce numer 5, pan Waldemar Guziak, kierowca w transporcie międzynarodowym. Miejsce numer 6, pani Pierścińska Jolanta, pracownik służby zdrowia. Miejsce numer 7, Lach Jarosław, przedsiębiorca, biznesmen, menadżer, człowiek zaangażowany w działalność społeczną i polityczną. Dziękuję bardzo. Okręg numer 2 już zaprezentowałem, więc zapraszam Pawła Solarskiego, sołtysa Nowego Folwarku, zawsze gotowego do pomocy, aktywny zawodowo. Zapraszam Cię, Paweł. Dzień dobry. Ja przedstawię okręg numer 3. Jedynka, Solarski Paweł, tak jak Paweł powiedział, sołtys, aktywny zawodowo. Dwójka, Styrna Renata, przedsiębiorca od 1993 roku. Trójka, Radej Adam. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Czwórka, Nowak Anna, pracownik administracyjny. Piątka, Służalski Janusz, pracownik służby zdrowia. Oraz szóstka, Oliwkiewicz Ewa, nauczyciel. Dziękuję bardzo. Okręg numer 4, Zdziebko Mariusz. Prowadzi salon optyczno-optometryczny, członek organizacji pozarządowych oraz tata trójki wspaniałych synów. Zapraszam Cię, Mariusz.
Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mariusz Ziepko i chciałbym zaprezentować okręg czwarty, okręg wiejski w naszej gminie. Z numerem 2 pani Szymańska Aldona, mieszka we wsi Ruczynów, jest sołtysem tej wsi, zajmuje się również w kole gospodyń wiejskich, a także w ochotniczych strażach pożarnych. Bardzo zaangażowana w sprawy wsi. Miejsce numer 3, pani Waszek Marta, mieszka w Żernikach Górnych. W latach 2011-2022 była sołtysem tejże wsi, nadal zaangażowana w sprawy wsi. Miejsce numer 4, pan Borysewicz Piotr, Skotniki Małe, posiada wyższe wykształcenie, prowadzi własną działalność, a w obecnej chwili zajmuje się gospodarstwem rolnym. Miejsce numer 5, pani Pawlik Barbara, prowadzi własną działalność w zakresie księgowości, również zajmuje się dość mocno akcjami społecznymi. Jej hobby to zagłębianie przepisów podatkowych. Miejsce numer 6. Pan Andrzej Nowak mieszka w Busku Zdroju, uwielbia muzykę, uwielbia także pomagać ludziom. Miejsce numer 7. Pani Magdalena Jędrzejewska-Piasecka zamieszkała w Kołaczkowicach, posiada wyższe wykształcenie, jest politologiem. Pracuje w prywatnej firmie, również mocno zaangażowana w sprawy, w których pomaga się ludziom i zwierzętom. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest z nami nasz przyjaciel, burmistrz Kazimierzy Wielkiej, Adam Bodzioch. Adam, proszę, Adam chce odnowić mandat. Brawo, zapraszam do mikrofonu. Oczywiście. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się tutaj pojawiłem z wielu powodów. Właśnie przede wszystkim, żeby dzisiaj uczestniczyć w tym, jak tu kolega Andrzej powiedział, w historycznym wydarzeniu, czyli wesprzeć tą mocną ekipę do Sejmiku Województwa. Po drugie, z Buzkiem, no, od samego początku samorządu, a jestem w samorządzie od 90 roku, z Buzkiem, ziemią buską, z kolegami tutaj samorządowcami, obecnymi tutaj samorządowcami, współpracujemy od lat. Więc bardzo blisko mi jest to, co się wydarzy 7 kwietnia, to, co społeczeństwo, kogo społeczeństwo wybierze. Bardzo nam na tym zależy, więc też apeluję o poparcie listy właśnie Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, wiele osób mnie pyta, Andrzej, startujesz czy nie? Podjąłem taką decyzję, nie startuję. Oddaję władzę ludziom młodym, odpowiedzialnym, dobrze wykształconym i wiedzą, co chcą zrobić dla naszych małych ojczyzn. Dziękuję wszystkim, zapraszam do głosowania na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, jak widzicie, przedstawiliśmy listę najlepszych z najlepszych. Dla mnie osobiście każdy z nich jest najlepszy, a wybory pokażą, jakie wyniki uzyskamy, choć wszystkich za Państwa pośrednictwem proszę o głosowanie na kandydatów Koalicji Obywatelskiej, na komitety związane z Koalicją Obywatelską. Teraz czas na pytania. Potem jeszcze kandydaci zostaną do Państwa dyspozycji, żeby mieć czas na dopytanie się, na wyjaśnienie wątpliwości. Ale teraz są dla Państwa. Bardzo proszę. Moi drodzy, trzymam za Was kciuki i cały czas, który jest do wyborów samorządowych z racji pełnionej funkcji, pozostaje do Waszej dyspozycji. Kończymy to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję, Andrzeju, za przygotowanie tej konferencji. Wam dziękuję za bycie z nami, za pokazanie się. Państwu dziękuję również za obecność z nami. Pozostajemy jeszcze przez jakiś czas do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Nawet pogoda nam sprzyja.